Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o dzisiejsze plany, tutaj widzowie z YouTube'a, proszę w tym momencie Licka zostawić przede wszystkim. Dokończymy sobie ten legendarny loszek, bo zostały tylko niecałe 2 godzinki i go zamykają. Więc dokończymy na wszystkich kontach, jeszcze zobaczymy co nam tam da. No i jeszcze na tym bardzie będę chciał porobić. Na bardzie, no nie wiem w sumie, legendarny loszek to może z 2-3 razy zrobimy. Liczę tutaj jeszcze na te buty, czapka mi poleciała tam ostatnio w międzyczasie. Więc tylko w sumie butów nie mam zmienionych. No i tu jeszcze jakiś item by się przydał, nie? Bo będziemy chcieli też gemy pokopać, nie wiem jak mi to pójdzie szczerze mówiąc. Bo jednak troszkę kopanie tych gemów kosztuje, no ale nawet jak kilka wyhaczymy. Tu już mam 2 czarne, duże też poleciały. Nawet jak kilka wyhaczymy, to te loszki też ładnie pójdą na tym bardzie. I dzisiaj sobie je klikniemy, bo... no bo tak, bo mam duże procenty. Dawno już nie klikałem. Tu ta wymiana ekwipunku. Także pójdzie to na pewno git. Jeżeli o tego barda chodzi. Ale to zaraz, zaraz, to na spokojnie. Najpierw sobie tutaj ogarniemy te postacie. I wam w ogóle pokażę. W zasadzie przez weekend nie robiłem za dużo tego legendarnego lochu, tylko darmowe próby codziennie. Klikałem jak mi się HP zregenerowało. Dobra, ty, ja mam 9 kluczy, muszę zacząć używać. Aha, jeszcze taki debuff nam wleciał. Cudownie. Aj, ale powiem wam szczerze tak, jeżeli chodzi o ten legendarny loch, to... co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem. W sensie wydaje mi się, że ta edycja była bardzo przyjemna do ogrywania. Jakoś tak łatwiej mi się wydaje, że to wszystko szło. Na pewno jeżeli chodzi o grzyby, no to o wiele taniej to wychodzi. W ogóle zobaczcie jaka tragedia na sam koniec. Ale też te itemki fajnie leciały, nie? No mówię, no ja się tu praktycznie na każdej klasie przebrałem tak jak chciałem przebrać. Także jeżeli chodzi o ten... aha. Widzę, że już lagi wchodzą. Więc jeżeli chodzi o tę edycję legendarnego loszku, no to... to git. Moim zdaniem git. O, serwer nie odpowiada. No, to fajnie. To pograliśmy sobie. Legendarny loszek. Ale widzę, że jeszcze raz się będę musiał odrodzić, tak czy inaczej. O, chociaż... ty! Może się uda, że jednak nie. Dobra, git. Udało się. Jakimś cudem. Co mamy? Mamy czapę. Ty, właśnie, to jest pytanie, bo tak. Barbarowi, no, da to sporo. Magusiowi w sumie też. No to nie, to wymienimy mu. Nie będziemy tutaj o te 2 statystyki. Lepiej chyba podmienić. Także zrobimy to w ten sposób. I okej. I jeszcze weźmiemy sobie darmówkę. Jeżeli by siadło, wiecie, za pierwszym razem to fajnie, ale jak zginiemy, to trudno. Ledwo wlazłem już się serwery. No na chwilę się coś zepsuło, ale no jak widzisz już działa. Dobra, niestety. Więcej razy nam się nie udało. Więc no, na Magusiu tak kończymy legendarny loszek. Zrobiliśmy łącznie 21 razy. Z tego za darmo może ze 2 razy, coś takiego. Chociaż ja też czasem sobie tam, wiecie, jakby na przykład brakowało, nie wiem, 10% HP, to sobie dodawałem za grzybki i dopiero wchodziłem do różnych porach dnia. Więc 21 razy, prawie 1,5 miliarda golda. Więc zajebiście. Udało mi się w ogóle wydropić te rękawiczki, które mówiłem, że mi brakuje w ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o te legendarne loszki. Także no skompletowałem wszystko, nie? Więc no mówię, jeżeli chodzi o Magusia, to bardzo udana edycja i w ogóle większość moich postaci się bardzo fajnie przebrała. Więc jestem zadowolony. Tu też mamy wszystko nowe. Także okej, tak to wyglądało na Magu. Lecimy teraz na Wojownika. Tutaj też sobie dokończymy. O kurde, ty. A ja tu mam 100 w ogóle? Cianko, Netrox. Nawet nie wiedziałem. Okej, mamy garniec ze złotem. Siłka plus 58, dobra, to zrobimy tak. Zrobimy łączną, cyk, odzysk klejnotu, pyk. Dobra, i jeszcze może darmówkę zrobię. Tą pierwszą, zobaczymy jak pójdzie. Jakby jakieś leczonko wypadło, to mogę rozmontować, bo i tak mamy sporo tych. A, i mi z klika zajebałem. Dobra, nieważne. Woja akurat też mamy skończonego. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o legendarny loszek. Więc tak, na Wojowniku 16 razy, też tak ze 2 razy za darmo plus minus.
prawie 700 milionów golda. No i również calutki przebrany, nie? Wiadomo, że tutaj nam jeszcze czegoś brakuje. Łuk to sobie zdobędziemy ze zwykłej broni. Brakuje nam klaty, trinketu. No i w sumie tyle. Ej, jak na pierwszą edycję tego legendarnego lochu, to bardzo dobrze. Za rok najwyżej te dwa itemki zdobędziemy i będzie tak, jak być powinno. Tu nam też trinketu brakuje z tej czerwcowej edycji, no a pozostałych jeszcze nie było na tym serwerze. No ale tak samo, no broń fajna. Tak jak mówię, wszystko ładnie. Dobra, i nam jeszcze zostanie, powiedzmy, ten zabójca. Tu też możemy jeszcze wejść. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie no, mówię, jak pierwszą edycję się robi na danym serwerze, to jest giga łatwo. Bo no tak jak teraz na przykład, masz 18 itemków do zdobycia. Więc przebrać się to w ogóle bez problemu. Kurde, jakby nam... W sumie to jedyna rzecz, jakiej mi brakuje, to są właśnie buty na zabójcy. Jakby nam teraz jeszcze z tego ostatniego przejścia te buty poleciały, to w ogóle by było ideal. Dobra, co my tu mamy? O kurwa. Są buty. Jezu, przecież ten legendarny loch to jest idealna edycja. Wszystko nam poleciało, co tylko mieliśmy dostać. To aż dziwne, jak to pięknie wszystko siada. Plus 50 i prawie 500 pancerza. No oczywiście wymieniamy to sobie, bez dwóch zdań. Tylko musimy runkę zamienić. Tam jeszcze te czary chyba, jak coś wymieniałem to, ale to popatrzę już później. Nie jest najważniejsze teraz. Tu sobie odzyskamy sobie klejnot. Jak serwer nie będzie się wywalał co 3 minutki, to wtedy na pewno nam się uda to zrobić. No, jednak serwer nie odpowiada. O, dobra, teraz puściło. Fajnie, siemanko Atex. Dobra, i razy 10 ulepszamy. Czekajcie, bo to troszkę potrzebuje czasu w tym momencie. Wszystko razy 10, wszystko razy 10. Dobra, no idealne mówię, idealne podejście. Zrobimy jeszcze tą darmówkę. Może by się udało na raz, fajnie by było. Dobra, no trudno, padliśmy, ale to nic. Okej. Więc jeżeli chodzi o tego zabójcę, to zrobiliśmy 23 razy. 22 przejście było darmowe i dostaliśmy drugą broń, czyli to się zmieniło od tego ostatniego odcinka. To była chyba ta broń, ta po lewej stronie. Więc praktycznie taka sama jak ta po prawej. Za bardzo się nie różnią, mniej więcej tyle samo dawały. Także można powiedzieć, że ideolo. No i nam brakowało tylko tych budków. I te budki dzisiaj poleciały, także po 23 ranach również przebraliśmy całego zabójcę. A co do itemków, to tak, tarczę sobie muszę zdobyć z broni, no i nam jeszcze brakuje rękawic i trinketu, no ale to też była pierwsza edycja w ogóle na tym. To też jest chyba, chociaż no na Magusiu to nie była pierwsza edycja, chociaż nie była, dobrze, bo rok temu już mieliśmy na W50 edycję. No to nie, no, po prostu giga szczęśliwa, giga tania moim zdaniem, bo średnio 150 grzybów na przejście, to co już mówiłem wcześniej, i giga szczęśliwa, bo no wszystkie postacie przebrałem w 100%. To w ogóle też kolejna sprawa. Także no mi się bardzo podoba. No i teraz lecimy na tego barda. Zaczniemy tutaj tak samo od legendarnego lożku. Porobimy sobie kilka razy. Będę chciał te buty dostać. Może jakieś bronie zwykłe epickie mi polecą, to jeszcze wiadomo. Ta szansa na pomarańczowe delikatnie wzrośnie. No bo tu tych itemków nie mamy w sumie jakoś bardzo dużo. No i dalej zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale zaczniemy od legendarnego lożku, żeby zdążyć na pewno. Pyk, dobra. Co mi da? Jakby dało budki, to by było ideolo. Jaka tragiczna próba w ogóle. No i mamy czapeczkę. I czy ta czapeczka mi pomoże? No nie, akurat czapkę to ja mam świeżą. Ale na pewno pomoże Kunegundzie, dokładnie. Tylko że jeszcze muszę sprawdzić. No właśnie, bo ona jest na inteligencję. Czyli musimy zrobić trika. Pyk, pyk i pyk. I teraz jest na zręczność. Dobra. Teraz działa tak, jak działać powinno. Dobra, no to słabo. Okej, ale zrobimy jeszcze raz. Tak jak mówiłem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Te buty to nie jest jakiś game changer. Że nie damy rady bez nich nic zrobić. No ale miło by było je mieć. Może w ten sposób.
Dobra. Ostatnie odrodzenie w tym lochu. Już nic nie robimy. Znaczy, no jeszcze tą darmówkę zrobię zaraz. Co my tu mamy? Rękawice. No rękawice już mieliśmy. Jak to wygląda? Plus 25, pancerza tracimy troszkę. No, te 25 to nie jest nie wiadomo co. Ten też ma, dobra, spróbujemy tu komuś jeszcze podmienić. O, na przykład magowi. Tylko, że musimy zamienić runkę, zrobić odzysk, cyk. Dobra. I zrobimy jeszcze tą darmóweczkę, którą nam daje. Ani, to jest w sumie minus jedyny tego legendarnego lochu, że ani razu nie udało mi się zrobić na raz tego. Ale może dlatego, że robiłem tylko na streamach, więc jakbym bardziej się na tym skupiał, to może by to lepiej poszło. Ale to już takie czepianie się na siłę. Nie no, tragedia to podejście. 10 trutek, dobra, trudno. Okej, ile razy zrobiliśmy ten loszek tutaj? 15, więc w sumie nie tak źle. Zrobiłbym jeszcze kilka razy. Ale no, chyba nie ma co, bo i tak jesteśmy prawie cali przebrani. No tą brońkę, nie? By się wypadało wymienić. No ale nie poleciała niestety. No i buciki. A buciki w ogóle mam jakieś? Nie, tu mam same ręki. A tu mam buty. I te buty są niezłe w sumie. To możemy po prostu na te wymienić. I tyle. Runkę zamienimy. Pyk. Klejnocik sobie odzyskamy, cyk. I niech będzie. Może nie legendarne, ale niech będą. I teraz tak, tu mam wszystko zaczarowane, co muszę mieć. Tu mam wszystko razy 8. Tak, tak, dobra. Okej, może zaczniemy od tego, że ja sobie sprawdzę procenty na lochy w tym momencie. Bo tak jak mówiłem, mam bardzo duże. Może nam poleci jakaś broń, którą będziemy mogli przepalić i jeszcze wzrosną te szanse na legendarne gemiki. I zobaczmy. Na pewno wieżę już będę mógł zamknąć. W ogóle głupota z mojej strony, że tego nie zrobiłem przed eventem, ale specjalnie dla was czekałem, żeby to zrobić raz, że na odcinku, a dwa, że no po prostu na odcinku, nie? Także to pierwsza sprawa. Mogę wam w międzyczasie pokazać, co tutaj porobiłem. Tak, jeżeli chodzi o zarządcę areny, to wygląda w tym momencie tak. Udało nam się platynki na potworki zebrać, brakuje nam tu jeszcze dwóch. Ostatnio dużo skipów poleciało, chyba z 3 dni z rzędu były skipy. No ale grunt, że te dwa ostatnie mamy platynowe, to już powiedzmy, że nie jest źle. A, jeszcze broń w ogóle też muszę, w sensie runkę w broni powymieniać i u siebie i u pachołków. To w ogóle druga sprawa, bo ja tu już mogę mieć ponad 20%, jak widzicie, on 21. Ale dobra, to zaraz. Więc to jeżeli chodzi o zarządcę areny, jeżeli chodzi o tutaj jakieś tam walki, to tak, mamy ubitą tą pirodliszkę, to już było w ogóle 24 września, to co wam mówiłem na ostatnim odcinku. Dobiliśmy koguta sobie do setki, złapałem tą skarabarę wtedy i ta pirodliszka padła tak naprawdę po chwili. Nie było z tym jakichś wielkich problemów. Nie wiem, czy nawet na streamie tego nie ubijałem, nie pamiętam szczerze mówiąc. Dobra, w międzyczasie jakiś tam portal do piekieł. Portale na bardziej można oglądać, bo tu przeważnie właśnie siadają takie kryty, że aż miło popatrzeć. Tu tego szlałwęża ubiliśmy, to było 27 rano, żarłaczem 90. I na tego szlałwęża sobie przeszliśmy. No ale tu wiadomo, wojna maga, to wyglądało tak jak wyglądało. Lecimy dalej, tu mamy jakiś portal, też dobitka. Nie pamiętam w ogóle ostatnio, zobaczcie, same dobitki tych portali. W ogóle tu nie możemy, tak wiecie, machnąć jak kiedyś na raz, no ale te portale są o wiele mocniejsze. No i tu wczoraj, o, wczoraj zrobiliśmy prawie cały, okej. Tu mieliśmy woja 44 miliony, 45, no i 50 na koniec, dobra, no to wczoraj to ładnie poszło. Mamy też trochę golda w ogóle, no i to co mówiłem, 15% na wieżę. Czyli wieżę zamykamy tak o. Dokładnie, bez problemu. Mamy coś na wszystkie cechy, od razu rozmontowanko. Nie za wiele sobie zostawiłem tych rozmontowań, no ale trudno. No i teraz rozplunka, cyk, i mamy wieżę. To mogłem zrobić już prawdopodobnie w piątek. No ale cóż, tak jak mówię, czekałem specjalnie na was. Dobra, możemy sobie obejrzeć. Kurde, tu same pachołki zbiły, zobaczcie. Pół HP. Nie, Krystian, nie, już odpowiadałem, że nie. Chyba nawet ty mnie o to pytałeś, jak się nie mylę. Pyk. Także już będziemy mogli Heraldona. W ogóle zobaczcie, kiedyś mieliśmy problem, żeby zsynchronizować zamknięcie wieży ze złapaniem peta, nie? W sensie z tym Heraldonem.
A teraz jeszcze nam tyle brakuje, żeby w ogóle tego Heraldona ubić tym okiem. A tu już wieża zamknięta. Zmieniają się te czasy. Okej, więc wieżę mamy ubitą. Mamy jeszcze to, 10%. Możemy machnąć. Powinno paść szybko, dokładnie. O, tu za 10 baniek, okej, no to już zostawię do wiedźmy na pewno. Co dalej? Hemoridor 5,61%. No takie większe procenty poubijam, nie? Zanim w ogóle wymienię te runki i tak dalej. 305 level, to nam nie da za wiele exp, ale... No halo, co jest? Prawie 6% na to mamy, dokładnie. Siedzi. To już sprzedam normalnie. Nie oglądam tego, bo to takie pierdoły. I teraz tak, tu mamy licho piekielne 3,16. To też powinno paść fajnie, to nam da w ogóle 300 milionów expa. I to już sobie obejrzymy zaraz. A nie wiem właśnie kopoć, bo... Szczerze mówiąc, to nie było tam na miniaturce jego statystyk z lochu, więc... Może po prostu Dorzer też zauważył, że nie ma potek i na podstawie tego ten filmik zrobił, ale nie oglądałem go. Ja i tak nie rozumiem niemieckiego, więc... Jak mnie coś bardzo ciekawi, to sobie ewentualnie napisy odpalę. No i dokładnie, mamy to. Siedzi. Siemanko, prowok. I okej. I tu znowu na wszystkie cechy. Znowu możemy rozmontować. Ale grunt, że siedzi. Zobaczmy. No kurde, zobaczcie. Tu w ogóle... Jakie buły w ogóle. Zobaczcie. Praktycznie nic pachołki nie zrobiły, no ale to jest bardzik nawojów, to mi się podoba. Okej, teraz tak, czyli takie większe procenty powiedzmy, że już ubiłem, które miałem na ten moment. Teraz sobie zrobimy to, co mówiłem wcześniej, czyli wymiana runek. 21% mogę dać dla siebie, nie wiem jakiego mam maksa, nie wiem czy nie jest 22% teraz, ale to zaraz poszukamy. Co sądzisz o W60? Czy będzie to hit czy kit? Nie będzie to na pewno taki hit jak W50, ale na pewno będzie to bardzo, bardzo mocny serwer. Tu mogę wymienić jeszcze. Takie 20 już będą ok. O, tu 21 to damy dla Kunegundy. Pyk. Cyk. Szkoda, że nam się nie udało tej broni wymienić, bo one już tu nam dają sporo, no ale trudno. Dobra, jeszcze jedna 20 chociaż, żeby poleciała. Dla Mariuszka. O, zobaczcie. Ale i tak nawet nie mam miejsca już na te epiki, żeby je tu trzymać. 17% net poleciało. 15, 19. No nie, no tam 20 to minimum w ogóle. 16, no fajny rozstrzał. O kurwa ty, 22% my tu możemy dostać. Dobra, czyli robimy tak, 21 wymieniamy dla Mariusza, a 22 dajemy sobie. No, ideolo. To zrobiliśmy. I jeszcze jedna rzecz, to na pewno będę chciał skipnąć, bo tu już i tak końcówka. Możemy następne serce budować. I będę chciał skipnąć jeszcze kwatery. I lecimy twierdzę na 15. To sobie odbiorę. Żeby wiecie, to kopanie gemów było tańsze w teorii. No i dobra, i lecimy z tymi gemami. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o gemy, to poleciał mi tutaj jeden gemik. To jeszcze było przed eventem, nie wiem kiedy, w środę albo w czwartek. Duży pomarańczowy, wsadziłem go sobie do broni, zobaczcie. 4, 5, 7, bo wcześniej miałem ten z eventu, on tam dawał chyba nie wiem ile. Z tego eventu letniego z 250 albo coś takiego, no nie mam pojęcia, więc taki mi poleciał, wrzuciłem do broni. No i zobaczymy, przez cały event nie poleciał mi nawet jeden gemik. Kopałem tu, no nie wiem ile, z 4 dziennie około, no ze 3-4, różnie tam. Jak szedłem spać, to nieraz skipowałem specjalnie, żeby przez noc się kopał na nowo, więc nie było szczęścia. No zobaczmy jak to teraz pójdzie, ok. 4,65, dobra, czyli widzę, że różnicy dużej nie ma. No właśnie tak fajnie to wyszło, że od razu pierwszy, ale zobaczymy. 40,
40 za GM to jest dużo. To jest nawet bardzo dużo, bym powiedział. Biorąc pod uwagę, jakie my tu mamy małe procenty, żeby to leciało, to kurde będzie lipa. Jeszcze jeden slot tylko. Jak nam lecą jeszcze te jednokolorowe duże, to zawsze możemy wymienić pachołką. Tu mamy 370 w broni, bo to wiecie, zawsze pomoże nawet w tym 13 piętrze w mroku, żeby tam jeszcze pocisnąć dalej. Mamy z rękę. Z ręki mi bardzo dużo leciało. 392 tam był. Dobra, niech będzie. Ale o tym mówię, no zobaczcie, ile już skipów. I nawet zwróćcie uwagę, ile my mamy w ogóle salek już 15 w gildii i nawet czarne nie lecą w ogóle. Bo tu wiecie, mógłbym się ubrać tak pół na pół, trochę czarnych, trochę tych pomarańczowych, nie? A tu nie leci ani to, ani to. I dobra, tego możemy wymienić. Ale tragedia. Jaka jest moja ulubiona klasa? W tym momencie chyba Maguś, wiesz? Tak mi się wydaje, chociaż Bart też ma zadatki na fajną klasę. MRP, dziękuję ci pięknie za 4. miesiąc Prime'ika. Witam, witam serdecznie. Dzięki. Pięknie. Nie, no to... Ale jest giga pech posiadany. Tu mamy 393. Niech będzie. Znowu na inteligencję. To wymienimy tego. Znowu na zręczność. Już same mocne, ale dobra. I tak nie ma co z tymi gemami robić. Znowu na inteligencję. No zobaczcie, jaka niespodzianka. Ile on ma? 4,5,9. Ty, to... No, mogę tego wymienić, ale to już, no, Maguś jest, jeżeli chodzi o gemy, bardzo dobrze ubrany. Nic, to sprzedaję. Wyjebane w te kilka statystyk. Mamy szczęście. Mamy zręczność. Dobra, kopię jeszcze kilka, bo tu nie ma sensu totalnie. Kurwa, nawet te czarne nie lecą gemy. Teraz siła dla odmiany. Ty, ale co jest, no? Ile my mamy tu salek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem salek, no to jest 8%. No niby nie jakoś giga dużo, ale... Ale no, żeby nawet jeden nie poleciał. Dobra, niech będzie. Jest na szczęście. Znowu na szczęście. O! Nareszcie. Koka, koka. No ale to gadaliśmy na początku. I dobra, w końcu coś. Ten mi daje, ile to w ogóle? 310 już. Ten jest stary, no ale chyba nie ma co póki co wymieniać. 409, 443, dobra, no to ten 409 wymienimy. Cyk. Dobra, powiedzmy, że jeszcze dwa skipy. Mamy HP. Jeszcze jeden. O, dobra, no nie, no, no nie mogło tak lecieć na początku, żeby chociaż te czarne poubierać. Jaki drama, 426, 412. Dobra. Czyli mamy, no ciekawy rozstrzał. Co by nie mówić. Śmiesznie to wygląda. A, i może jeszcze poulepszamy trochę te itemki. Tu mamy co prawda razy 10. Przypadkiem jeden ulepszyliśmy, ale nie wiem, czy ja razy 9 wszystkiego nie dam rady, wiecie? O kurwa, ty.
Dobra, nie dam rady. Gdyby nie to razy 10, to może i bym dał, ale tutaj... Ale dobra, na razie niech tak będzie. Okej, i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Tymi loszkami. O, jeszcze tą czapkę możemy, faktycznie. Jeżeli chodzi o procenty, to tak, uświęcona tradycją szkoła magii, 45%. Okej, dzięki. Mamy 3, 2, 3. No dobra, rozmontowanie na razie, niech będzie. 13 piętro, wróżek Henryk, prawie 6%. Dawaj mnie to. Dobra, siedzi. Sianko falconowy. Plus 25. Dobra, możemy podmienić w zasadzie. Pyk. Tornadko jeszcze na pewno też siądzie. A, jeszcze ten portal do piekieł. Zobaczmy w ogóle, czy to jeszcze się... Choć kurde, to jest zwiast, to nie ma opcji. Czy w ogóle kryty nie się... O, teraz kryt. No jakby od początku jakiś jeden krytyk na samym starcie taki siadł, to może by się udało. No ale dobra, jutro ubijemy. Okej, teraz mamy Tora. Też go ubijemy. 4%, no on nam tu da tyle co nic. Zaraz w ogóle obejrzymy te dwa lochy. Tak, no zaoczne. Sobota, niedziela i piątki po południu przeważnie. A teraz, że piątek wypadał jeszcze we wrześniu, no to od soboty zaczynałem. Tak, wróżek Henryk, jak to tu wyglądało? To walka z magiem, to możemy obejrzeć. Barbar tyle co nic. Mariuszek tyle co nic. I Kunegunda tyle co nic, okej, no to my znowu dobiliśmy go. I logistykę Vemox. Siemanko Delfik. O, i mamy Esteros do ubicia. 2,80%, dobra. Nareszcie jakiś loszek, co da fajną ilość expa. Dawaj mnie to. I potem na Hemoridor 0,62 tylko. 13 piętro 0,42 w świetle. To może też by się udało to ubić. Tak szczerze mówiąc. No daj to, no proszę cię. Tyle bliskich prób, Jezu, 3% prawie. Milik, dziękuję ci pięknie za czwarty miesiąc. Kolejny czwarty miesiąc w ogóle dzisiaj. Dobra, i od razu siadł loszek. Z dedykacją dla Milika został ubity Gurowas. Co my tu mamy? Rękawiczki. Minus 31. Czekajcie, 416. Temu się nie opłaca i temu też się nie opłaca. No, rozmontowanie chyba, chociaż one 3 miliony, ale dobra, niech będzie tak. Dobra, co my tu mamy? Teraz mamy tego maga. Nie wiem, czy go ubijemy. On jest chyba ciężki, żeby na tym poziomie ustrzelić. W ogóle to możemy tego golda jeszcze wydać. Już będziemy mieli trójkę prawie w inteligencji w podstawie, to w ogóle swoją drogą. No bo dzisiaj tu jeszcze w ogóle awki też nie robiłem, to tak samo. Trochę tego golda jesteśmy w plecy, no ale specjalnie, żeby tu wbić parę leveli chociaż. Czyli co? Czyli teraz chyba tornado i zaraz jeszcze jeden skanik. Bo jestem ciekaw w zasadzie najbardziej chyba tego, dymika majciarza. On chyba jeszcze powinien paść, kurde. To jest wojownik, jakby jakieś uniki porobiła Kunegunda, jak my byśmy jakieś kryty machnęli z tego trzeciego poziomu nutki, to on jeszcze siądzie, ale dobra, to zaraz. Teraz to tornadko lecimy. Tak, do dzisiaj do 20 Mike mamy legendarny loszek. No te itemki muszę sprzedawać. Na następnym evencie twierdzy może zrobimy coś takiego, że wymienimy sobie te gemy już do końca, bo w sumie szansa na te zostanie taka sama i wtedy będziemy mogli jeszcze więcej tych lochów porobić. Coś takiego na wojowniku jakoś to inaczej, ale w ogóle pamiętam, że na wojowniku jak te gemy wymieniałem po pierwszej edycji legendarnego lochu, to strasznie lepiej to szło, nie wiem czemu. W sensie o wiele taniej, ale tam też miałem to było jakoś później w ogóle, kwatery miałem wyższej, o kurde ty. Jezu, to już nam potrafią polecić za 10 bani gitemy? W sumie to już tornado 400, to nie ma co się dziwić. Z drugiej strony.
Uda się. Jeszcze tu chcę. Chociaż. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jedna stata w górę i będą te 3000. Żeby to ładnie wyglądało i będziemy lecieć w HP. Mike, dziękuję ci pięknie za 26 gifta na tym kanale. Widzę, że nadjechał Scam Train. Dzięki pięknie. I mamy też 325 level. Ej, jak dajecie gifty, to wbijamy levele. Zwróćcie uwagę. Wcześniej chyba Guroa zdał nam level, jak się nie mylę. I mamy 3000 w tą podstawkę. A teraz znowu następny. Dzięki, dzięki pięknie Mike. Jeszcze dwa gifciki i się zrównasz z Koksem, jak się nie mylę. Nie widzę teraz tej tabelki, ale chyba tak. Koksu miał chyba 28. Jeszcze zajebista nutka siadła. Kurde, mogłem do kotła. No właśnie, to jest to, że za szybko chcę klikać. Nie no, Wasili, czy chcesz się bawić w szczurka? Powiedz mi, po co mam rzucać itemy do kibla? I które itemy w ogóle? O, wytłumacz mi, o co ci chodzi. Bo nie rozumiem tego zarzutu. No, z tornada? No ale po co mam itemy do kibla wrzucać z tornada, jak mi dają golda? Nie chcę cię złomować, Wasili, ale... Żeby za zero sprzedawać? A, no tak. No to jest to faktycznie jakaś metoda. Chodziło mi do kotła? No to zobacz. Mamy tutaj dwa czary. Jest to serwer W58. Widzisz to nad moją głową. A jak przeczytasz sobie opis eventu... Możesz to zrobić po odblokowaniu wszystkich zwojów z zaklęciami. Proszę bardzo. Ale dzisiaj sprawdzacie moją cierpliwość, ale nie dam się złamać. Jak ktoś mnie będzie irytował tak jak szczurek, to po prostu dostanie timeouta, ale nikogo nie zwyzywam, przysięgam. Dzisiaj mam nerwy na wodzy, pomimo że przed streamkiem wstałem. Dobra, dawaj mi te statystyczki. Dziękuję pięknie za followki. Międzynarodowy bulecik. Jakieś tam wisiory lecą, zawsze do tego kotła można oddać. Teraz mamy jakiegoś magusia. 425 tornado. No jeszcze tym tornadkiem level dobić byłoby na pewno miło, ale nie wiem. Maguś padł, Woj powinien też paść w teorii. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Mamy cyk, coś za 10 baniek, lecimy dalej. Żywiołak ognia, to jest kto? To jest Woj następny. Kiedy polski serwer? W piątek o 16. Spoko, spoko, Wasili, nie ma problemu. Ale to wiesz, można zapytać. A ty od razu, nie dość, że się przyczepiłeś, to jeszcze coś tam od dzbanów było wyzywane. Dobra, to jeszcze siadło, ale widzę, że już jest ciężko. No, chyba już będzie ciężko niestety, jak tak patrzę. Dobra, nie ma sensu. Robimy tego skanika jeszcze jednego. Okej, no nie są złe te procenty. Suworyt Snape 5,55. No, dawaj, dawaj. Nie no, proszę cię, no 5,5%. Ktoś liczył w ogóle? Ile prób na to poszło? No chyba zdecydowanie. Za dużo troszkę. Dobra, Dymik Majciarz, niecałe 2%, to co wam mówiłem. To też jeszcze powinno pójść. A jak w ogóle z tym Esterosem? A no właśnie, Esteros 0,01%. Kurde, no to Gurołaz nam praktycznie nic nie odblokował. Co my tu jeszcze mamy? Hemoridor 0,75, Cerber 0,66 i 13 piętro. To 13 piętro będę chciał chyba zaraz ubić. To się w ogóle przyda dla tego? Nie, nie przyda się zdecydowanie. Okej, skończyliśmy już dzisiaj rozmontowanka.
Jak to wyglądało z tym dymikiem majciarzem? Okej, no Kunegunda trochę zrobiła, no ale to znowu, kurczę, no jak nam siadają kryty z górnego rozrzutu, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To nawet jak pachołki nic nie robią, to my tych wojów gnoimy. Dobra, Hemoridor jest paladyn, upiorny jeźdźca jeźdźcy. 319 level, ej, w ogóle jak ja pokonam chyba jeszcze jednego albo dwóch przeciwników w tym świetle, to przekręcimy 90% klaserka. Następne osiągnięcie wpadnie. Na tego gruboskórnego Gerta mamy 0,46. Na Hemoridor jest niby 0,75, no ale ten Hemoridor mi nie da tyle, ile mi da ten gruboskórny Gert. Zobaczcie, jaka tam próba w ogóle była. 3000. Dobra, jak to w ogóle w gildii wygląda? Sporo osób na tym 3,26 się zatrzymało. No nie, no musimy go ubić koniecznie. To już jest jeden z takich ostatnich lożków, które dadzą fajną ilość expa. W ogóle wbijemy level dzięki niemu? Tak, wbijemy, no. Kurde, taki jeden loch nam daje pół levela w ogóle. Takie, które 300 milionów sypią. Czy brakuje? Nie, nie, itemki z Halloween już miałem pierwszego dnia, wiesz? Skompletowany. 26 tysięcy tam było, Jezu, przecież to jest... Ojojoj. To jest to właśnie, to są te obrażenia, których nam brakuje przez to, że mamy broń już dość starą. My tą broń żeśmy dostali chyba na jakimś 310 levelu, coś takiego. No ale szkoda mi wymieniać na zwykłą, co by nie mówić. Na jeden dzień Black Wolf, na 24 godziny równe. Może jakaś próba bliska znowu, to byśmy obejrzeli w ogóle, jak to tu wygląda. Kto to jest w ogóle? To jest mag, okej. No tu chyba muszą, nie wiem, trzy kryty siąść. O, powiedzmy. Powiedzmy, że... Kurwica, nie to. Sprawdźmy, jak to w ogóle wygląda. No on nam dał zwykły, my mu kryt. Aha, czyli to wygląda tak, że my dwa kryty mu musimy rozdać z górnego rozrzutu i on chyba siądzie. Ty, ale właściwie się tak zastanawiam, czy tej broni nie poszukać jakiejś. Ale to... Zamienić legendarną na zwykłą. Ale z drugiej strony nie mamy wyjścia, a tu te bronie... O, zobaczcie, już po 50 nam dają. O kurde, ty. Tu nam daje, co prawda rozrzut jest mniejszy górny, ale nam daje aż 77. Kupię ją i jeszcze trochę poszukam. 77 powinno być git. Tu zobaczcie, jaka zajebista. Tu na siłkę też fajna. Ale to jeżeli chodzi o średnie, to jakiś high roll tej brońki, co kupiliśmy. Bo zobaczcie, że tu większość tak około 50 nam daje. Trzyma się Lord Capet, dzięki raz jeszcze pięknie za odnowienie subika. Ile tych broni w ogóle bez runy leci. Dobra, próbujemy z tą. Trudno. Tylko musimy runę zamienić. Pyk. Ile ja tą runkę jestem w stanie ulepszyć? Oj. Naprawdę tylko razy 6? No nie wiem. Nie wiem. Czy to był dobry pomysł. No ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. O kurwa. 001 mamy na gruboskórnego Gerta. No to cóż. Nie klikniemy go chyba jednak. Natomiast na kołka Van Helsinga nam wzrosło.
Nie no, czemu ja nie sprawdziłem najpierw? Tam chodziło właśnie o ten górny rozrzut. Że on był taki duży. Ale dobra, na tego nam wzrosło. Chociaż tym wbijemy level. To nie ma tragedii. Wygląd zmień. Black Wolf, dobre rady dzisiaj dajesz, muszę przyznać. Ale zwykłej broni się nie da zmienić wyglądu. Także niestety. No nic, będziemy musieli na jakiegoś epika polować w takim razie. Albo po prostu większy rozrzut w tej zwykłej, chociaż... No nie wiem, nie było to najmądrzejsze. Faktycznie. Ty, no co jest? No mamy prawie 1% na tego kołka. W sumie to tak. O, dobra, siedzi. Okej. Mamy ten 327 chociaż. Także dobiliśmy. No i tak jakbyśmy tego gruboskórnego pokonali, to byśmy mieli 327,5. A tu już nie ma za bardzo na te lożki fajnych procentów. Jeszcze może... Coś dla Magusia w ogóle. Plus 30, minus 10 tysięcy pancerza. No to średnio opłacalne. Musimy tak. Siedzi ten 327. Teraz tak, jakby Hemoridor nam padł. Tu cały czas nam brakuje, żeby te 90% przekręcić. Spróbujmy tego jeszcze ubić. Wydaje mi się, że tu będą... O kurde, ty. Łatwo to padło. Od razu możemy obejrzeć też tego kołka przy okazji. O, tu pachołki za dużo nie zrobiły. Pierwszy kryt, drugi kryt. O, raczej standardzik. Bez jakichś tam wodotrysków. Mamy jeszcze ile wpadło procent? Równe 90, ale chyba musi być trochę ponad, żeby przekręciło to osiągnięcie. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Gdzie jest? A, tu jest. No właśnie. Chyba równe 90 nie zalicza, niestety. To możemy sprzedać, bo w sumie troszkę kosztuje. Damy sobie w HP. I mamy teraz tego Cerbera. On jeszcze powinien nam paść. Dobra, jeszcze powiedzmy z 50 prób na niego. Oj. Ciekawa w sumie była ta pierwsza próba. Sprawdza się to stwierdzenie, że jak wchodzisz do lochu, to pierwsza próba zawsze jest bliska. Żeby cię dobrze zbejtowało. A potem już jest coraz ciężej. No i właśnie tak to wygląda poniekąd. Tam 19 milionów. Dobra. I... Okej. To co? To już dzisiaj więcej nie zrobimy. Ile wbiliśmy? 6 leveli chyba. No szału nie ma. Szczerze mówiąc myślałem, że więcej zrobimy. Ale no... Jeszcze pewnie na jakimś następnym odcinku się coś tam powyciska bardziej. Tej broni będę musiał innej poszukać. To w ogóle zdecydowanie. Bo nie była to chyba dobra decyzja, jaką zrobiliśmy. Ale trudno. Coś tu nie obejrzałem. Chyba wszystko obejrzeliśmy, co było takie ciekawsze. Ubiliśmy to, co ubić mieliśmy. Wieżę też ubiliśmy, więc to git. No jeszcze dzisiaj awkę będę musiał zrobić. No ale tak, jeżeli chodzi o progres na tym bardziku, to póki co tyle. Te gemiki jeszcze by wypadało wymienić, nawet na czarne, to też by na pewno pomogło, zamiast trzymać tutaj zwykłe. No i na następnym evencie twierdzy chyba będę chciał już same pomarańczowe ubrać, tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie dobry plan. Tu będę miał też kwatery na pewno wyżej, jak tą twierdzę na 15 wrzucę, to też to kopanie będzie o wiele tańsze. Więc nie ma tragedii.